Cześć, to ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy Zadymiarze, w dzisiejszym odcinku mam zaszczyt przedstawić wam brata naszego kochanego Zadymiarza, Spike'a. Co prawda jest on troszeczkę nieśmiały, mało się odzywa, w sumie w ogóle się prawie nie odzywa, ale za to nadrabia swoją siłą oraz niezłomną postawą. Z pewnością już nie możecie się doczekać, kto to taki jest, za chwileczkę wam wszystko powiem, ale moi drodzy, na samym początku chciałem was poinformować, że sieć Play z okazji wakacji przygotowała bardzo fajną promocję. Dla klientów Play na kartę do końca września YouTube, Instagram, TikTok, Twitch i inne aplikacje nie będą zużywały waszych pakietów gigabajtów. Dodatkowo wszyscy nowi klienci Play a karty otrzymają 100 GB internetu za darmo. Oczywiście obie te oferty możecie włączyć w aplikacji Play24, więc sprawdzajcie, korzystajcie, po to są wakacje, a teraz przejdźmy na moje konto. Lecimy, moi drodzy, od razu z pierwszą gierką. Tak, wiem, jesteście zniecierpliwieni, z pewnością czekacie, aż wam przedstawię brata Spike'a, ale moi kochani, no musicie zrozumieć, że brat Spike'a, no to jest gwiazda dzisiejszego odcinka i on zazwyczaj się spóźnia. On powiedział, że przyjdzie dopiero wtedy, kiedy jego młodszy braciszek będzie miał problemy, ale jak na razie widzimy, tych problemów my tutaj nie mamy, bo leży tu jakiś Dynamite już w krzakach przy strefce, był ktoś AFK. I mamy też tutaj panią Piper. I z taką panią Piper to my byśmy tutaj mogli sobie zatańczyć. Dostała, oczywiście dostała. Chodź. Dostał 295 HP, tylko przyjął. No, nie mam pytań. Jakby tutaj to rozegrać? On ma już bardzo dużo power cubesów. Mi się wydaje, że moglibyśmy się zająć tą Piperką. Ona by była dla nas takim spoko kąskiem. Bait. Przyjmiesz? Nie przyjęła. Daryl. Czy taki pan Daryl będzie chciał mnie tutaj podjeżdżać? Hop. Dogonię ją. Nie dogoniłem. Teraz doleci. Nie doleciało. Raz, dwa. Okej. Jej ult obija nas po 800. Fajnie wiedzieć. Tutaj mamy Bibi, która dostała dwie plomby. I tą pam powinniśmy sobie na lajciku porobić. Bomba. Okej, gdzie jest ten Daryl? Tutaj się schował? Tak, ult! Brat Spike'a jest! Pojawił się, moi drodzy! Poznajcie Jacka de Cactusa, który ma 3500 życia. Wygląda tak samo jak ja, spójrzcie, bliźniaki siedmiojajowe. Jeżeli zginie, przywraca nam 1000 punktów życia. Największy bohater tego odcinka, moi drodzy. On jest po prostu niesamowity. Wielkie starcie! 1v1! Mam jeszcze ze sobą dwóch braci. Czy uda nam się to wygrać? Okej, zabiła mi brata na hita. Ja się zemszczę, moja droga panno. Od razu ci to mówię, że ja się tutaj zemszczę. Brat! Ult! Jest! Tylko z braterską pomocą. I na innym wypadku bym nie pokonał Bibi na 10 power cubesach. Jak widzicie, braterska współpraca popłaca. Kochajcie swoich braci, walczcie razem, bo razem jesteście silniejsi. Nie no, moi drodzy, śpiruje pawiana sobie w dzisiejszym odcinku. Nowy gadżet został dodany do Spike'a. Właśnie go sobie przetestowaliśmy, a teraz przyszedł czas przetestować kolejny gadżet, który ostatnio odblokowałem i mi się wydaje, że jest naprawdę ciekawy. No i nowy gadżet, moi drodzy, mam do Sandy. Słodkich snów. Kolejny atak Sandy usypia przeciwników na 1,5 sekundy. Budzą się jednak, jeśli otrzymają obrażenia. No to, moi drodzy, zagrajmy solóweczkę nowym gadżetem. No okej, moi kochani, przyszedł czas uśpić czujność kilku graczom. No zobaczymy, jak ten gadżet będzie działał. Jeszcze go, powiem wam szczerze, nie testowałem. Okej, mamy tu chłopa. Nie boję się na nie. Zróbmy to może tak. Pyk, do spania. Otwieram. I nara. Widzieliście? Zbejtowałem ją na power cubesa. Ej, to było mocne. Okej, jest tutaj też to na niej. Hop, raz, dwa. Leżysz. Nara, super. Powiem wam, że ten gadżet jest mega kozakiem, ponieważ jeżeli będziemy się teraz ścigali z kimś po power cubesy, no to po prostu go usypiamy, patrzcie, hop! Kroimy power cube'a. Ult jeszcze w dodatku! Leczymy się i nara! Widzieliście to? Zbejtowana. Totalnie. Podejrzewam, niektórzy gracze nawet nie wiedzą, że można teraz usypiać graczy. Ten Sandy nie dość, że ma kozacki skin, to teraz ma tak kozacki gadżet, że chce mi się cały czas grać tą postacią. Serio wam mówię.
Raz, dwa, trzy. Leżysz. Okej. Okay. Ale ten przegapił tym dżinem szansę. No, przyciągasz? To ja cię, stary, tutaj oczywiście uśpię w tym momencie. Jeżeli będziesz chciał mnie przyciągnąć, to od razu zasypiasz, stary. Okej, okay, tu jest przypał z tym dżinem. No, trzyma ulta, wariat. Ej, 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 panie dżinie, panie dżinie! Woo! Nie! Przegrałem! Co? To jest niesamowite, że przegrałem. Pisałem drugie miejsce. Kurczę, myślałem, że tego dżina uda mi się uśpić. No ale niestety, jak on mnie przyciąga ultem, no to ja już gadżeta nie mogę odpalić. Ale i tak, gadżet jak najbardziej fajny. Przejdźmy teraz do kolejnego. Przetestujemy sobie teraz trzeci gadżet w tym odcinku. Nazywa się ten gadżet zwrot do nadawcy. Jest to gadżet do Nani. Gdy Nani kolejny raz otrzyma obrażenia, 80% tych obrażeń zostanie odbite we wroga. Wow, sprawdźmy. Powiem wam szczerze, że jestem ciekaw, jak to działa. Okej, okay. Otwieramy sobie szybko skrzyneczki. Jeju, jak Nani się gra przekozacko. Przecież ona otwiera pierwszą skrzynkę na dwa strzały. Zapomniałem, że to jest aż tak silny zadymiarz. Mamy Leonidasa. Okej, okay. To teraz może zróbmy takie coś. List do nadawcy. No i czekamy, aż przyjmiemy jakąś bombeczkę. No dawaj, Brock, wal. Ha! Patrzcie, dostał! Nie dość, że przeskoczył, uciekł. To i tak był skazany na śmierć. Widzieliście to? I ja dziękuję. Moja kulka przeskoczyła przez płot i go dobiła. No po prostu coś pięknego. Powiem wam, że Nani będzie teraz mega OP za dymiarzem. No i każdy, kto będzie chciał walczyć z Nani, teraz będzie musiał się zastanowić kilka razy. Okej. Okay. List do nadawcy. Hop! Bomba! Aha! Dwóch naraz zdjąłem. No dawaj, Serge. Bij! Łap! Łap! Odbicie! 2000 zostałeś. O kurczę, teraz będzie przypał z tym Serge'em. 9 power cubes to jest mega dużo, ale nie ma on dużo życia. No, chodź tu, Edgar. Przyjął. O! 113 HP zostało mu, wow. Back to the grind, tak jest. Idź tam, wracaj do siebie, byczku. Dobra. Jedziemy, 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 jedziemy. Nie rozbij się, Farel, bo zginiesz. Ten chłop cię zabije. Galem. Ja dziękuję. Jak ja to przeżyłem. Ja zapomniałem, że nie mam tamtego gadżetu. Op. Dobra, dostał. No chodź, chodź, chcesz na blisko? Chodź na blisko. Na blisko nie masz przez szans, stary. Co ty, świrujesz? Dobra. Szybciutko leczonko, szybciutkie leczonko. Ale za dyma. Ale z dyma. Na szczęście udało się pokonać w tym meczu już kogoś nowym gadżetem. Okej, okay, Edgar. Dobrze. Zrób to sam. Oh no. Ty chcesz zginąć. Dlaczego to robisz? Moi drodzy. Mua. Buziaczek dla niego. No do widzenia. Także moi kochani, to było już na tyle z tego odcinka. Trzy nowe gadżety z skali od 1 do 10 oceniam na dyszkę. Supercell zrobił naprawdę fajną, fajną robotę. Teraz z tymi postaciami się o wiele przyjemniej gra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie wpisywać kodu FARA, jeżeli robicie jakieś zakupy. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!